10 km od granicy senegalsko-mauretańskiej. Tak to wygląda, jestem w czymś w rodzaju wioski. 10 km musiałem przejechać, żeby znaleźć pierwszy cień. Jak widać, wszędzie po prostu pełno śmieci. Tu jest wioska, tak mieszkają tu ludzie w takich szopach. Bawią się dzieci wśród tych śmieci. I od czasu do czasu jakiś samochód przejedzie.